Siemanko! Z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem zrobić takie szybkie porównanie Wingmana do Sidekicka, ponieważ były sygnały, żeby jakieś budżetowe rzeczy pokazywać na moim kanale, więc robię to. To są takie budżetowe wersje, powiedzmy, multituli z tej firmy Leatherman. Tutaj w porównaniu na przykład do Leathermana Wave'a, do Leathermana, powiedzmy, Signala oraz do Leathermana Charge'a, który właściwie jest taki sam jak Leatherman Wave. Pierwsza rzecz, przywaliłem statyw, sorry. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to oczywiście narzędzia zewnętrzne. Tu, jak widać, jest różnica w tym miejscu, ale nie tylko, ponieważ po otwarciu mamy głownię blokującą się za pomocą liner locka. To jest taki cienki nożyk. Porównajmy sobie do Wave'a, powiedzmy. W Wave'ie jest dużo grubszy. I jest... No nie, chyba krawędź tnąca jest podobna. Nie, no jest dłuższy, jest dłuższy. Dobra. I to jest Sidekick, a z tej strony mamy Wingmana. Tak samo jedną ręką się otwiera, chyba wyszedłem z kadru. Pokażę Wam, proszę bardzo. I to jest pierwsza różnica. W Wingmanie mamy głownię ząbkowaną, w Sidekicku mamy ostrze gładkie. Po przeciwnej stronie do głowni mamy inne narzędzia. W Leathermanie Sidekicku jest to piła do drewna. W Leathermanie Wingman są to spore, naprawdę duże nożyczki. Porównajmy je sobie do Leathermana Micra. Więc są bardzo podobne, jeśli chodzi o rozmiar, a nawet są bardziej, powiedzmy, takie overbuilt, czyli są takie bardziej rozbudowane w tym miejscu. Co tam w środku mają? Po lewej Sidekick, po prawej Wingman. Sidekick, zobaczcie, mają wspólne narzędzie, chociaż tu mnie się ukruszyło, ale to jest takie samo narzędzie, pilnik plus śrubokręt, otwieracz do konserw i butelek oraz ściągacz do izolacji z kabli, w tym miejscu jest. No i już mamy różnicę, czyli w Sidekicku jest tutaj ostrze ząbkowane bardzo krótkie, a w Wingmanie mamy taki przyrząd do otwierania paczek, też do obierania pomarańczy jest bardzo dobry podobno i tak dalej. Nie zapominajmy oczywiście o miarce. Miarka jest w jednym i drugim. Po przeciwnej stronie takie same narzędzia. Śrubokręt płaski i śrubokręt krzyżakowy. Teraz przejdziemy troszeczkę do szczęk. Szczęki czy też kombinerki są, proszę bardzo, mają akcję sprężynową. Tak, inaczej niż na przykład właśnie w tych droższych wersjach, czyli w Signalu czegoś takiego nie ma i tam w Wave'ie też tego nie ma. Po prostu otwieramy sobie Wave'a i grawitacja musi nam pomagać. Więc sprężynki niestety nie mamy w tym. I są to dosyć dokładne te szczęki. Ja tak mówię szczęki, ale można mówić też kombinerki. Proszę bardzo, jeśli chodzi o Signala, zróbmy sobie małego zoomika. Teraz jesteśmy w stanie je porównać. Oczywiście nie ma tutaj tego napisu, dzięki temu też trochę zaoszczędzili kasy, nie? Jeszcze tylko do Wave'a chciałbym też to porównać, te szczęki. No w Wave'ie są troszkę ładniej, może troszkę ładniej wykończone. Ale jak widać, to jest narzędzie, więc nie musi to być arcydzieło. No, tutaj jest troszeczkę gorsze. No troszkę gorsze to jest wykonanie, jak na przykład w Wave'ie.
Należy wspomnieć, że oba multitule wyposażone są w clips. Tak jeździ sobie Sidekick, a tak jeździ Wingman, więc tak naprawdę nie wiadomo, jeżeli masz go w kieszeni, nie wiadomo, który jest który. Ja tam kiedyś nosiłem to, także powiem wam, że w miarę wygodnie jest. W podsumowaniu to nie wiadomo oczywiście, który będzie lepszy, tak? To zależy, co robisz w życiu, że tak się wyrażę. Wingman jest bardziej narzędziem miejskim, Sidekick jest bardziej narzędziem, powiedzmy, outdoorowym, ale na pewno nie aż tak bardzo jak Leatherman Sidekick, prawda? Także nie porównujmy tego do tego, bo to jest zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o wykonanie. Tutaj oczywiście mamy luzy. Każdy, kto się na Leathermanach zna, to wie, że są te luzy. To samo w Wingmanie jest. Mamy luzy. Załóżmy Leatherman Wave. Nie ma luzu. Leatherman Charge. No, ten tu już jest troszkę przytyrany. No, jak widać. Więc troszkę tam luzu ma. Powiedzmy jeszcze jakiś stary Leatherman Tool, jeden z pierwszych, naprawdę malutki tam, tak zwany Tool Play, nazwijmy to Tool Playem, zamiast Blade Playa, tak? No i te cienkie narzędzia, wygoda użytkowania dużo mniejsza niż w tych, ale jeżeli nie chcesz wydawać kasy na to, tam 4 czy 5 stów, albo jeszcze więcej, 7 stów. Masz około 200 na multitula. Posiadanie takiego multitula w niczym oczywiście ci nie uwłacza, tak? Jest to Leatherman, masz gwarancję 25 lat i na pewno firma ciebie nie zawiedzie. No oczywiście, jeżeli narzędzie ciebie zawiedzie, to wtedy firma na pewno ciebie nie zawiedzie i wymienią ci na nowy. To jest bardziej niż pewne. Ja oczywiście może nie jestem fanem tego czy tego. Ref na przykład bardziej mi pasował. Recenzja jest u mnie na kanale. Ale tak naprawdę uważam, no, że ten jest chyba najlepszym Leathermanem produkowanym. Oczywiście nie zapominajmy, że to czy to, to jest naprawdę super rzecz. Dobrze, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nie był to nudny film, bo temat już jest troszkę oklepany, ale chciałem ten film zrobić specjalnie dla Was. A teraz trzymajcie się, no i cześć!